takie inne troszkę spojrzenie na całą tę aferę. Ja bym związał to wydarzenie z operacją służb sowieckich, które torują drogę teraz partii prezydenckiej. Przypominam, że to właśnie prezydent Andrzej Duda jest teraz głównym gwarantem interesów sowieckich i niemieckich w Polsce. Kolejny, oprócz zatrzymania reformy sądownictwa, już prezydent Duda obiecuje, że przyjrzy się dokładnie ustawie o przegonieniu Niemców z rynku medialnego Polski. No to jak on się tam przyjrzy, no to ja już wiem, co będzie w tej sprawie, że będzie bronił interesów niemieckich tak wiernie, jak bronił interesów rosyjskich w walce z sądem o Sąd Najwyższy. Myślę, że te taśmy, które teraz zostały tak nie wiadomo z jakiego powodu w sezonie ogórkowym ujawnione, kompromitujące te stare osobowości Platformy Obywatelskiej, to jest za pomocą ognia artyleryjskiego wyczyszczenie pola, żeby teraz w miejsce Platformy Obywatelskiej pojawiła się już taka uczciwa platforma wszystkich obywateli, bo przecież prezydent Duda jest prezydentem wszystkich Polaków i on ostatnio tam płakał gdzieś przy jakimś publicznym wystąpieniu, że tak naród jest podzielony i jedności nie ma Polaków z kacapami w Polsce. Oczywiście kpie, bo to jest kłamstwo ogromne. Tutaj Polacy są zjednoczeni, jedynie tylko mamy taką import kacapski w Polsce, no, czyli środowisko zdrajców narodowych i tu żadnej zgody, mówi Marian Kowalski, kija z dupą, żadnej tutaj zgody nie będzie. I to dla mnie jest jasny sygnał, że służby specjalne pomagają już zatopić całkowicie tę starą, niewydolną prosowiecką czy proniemiecką partię Platforma Obywatelska, żeby przygotować na białym koniu wejście prezydenta Dudy jako szefa partii wszystkich Polaków.